życie Najświętszej Maryi Panny. Według objawień błogosławionej Anny Katarzyny Emerich. Czyta Piotr Wiśniewski. Powrót Maryi z Jerozolimy. Po ślubie Maryja w towarzystwie innych dziewic odprowadziła swoją matkę do Galilei, mile od Nazaretu. Święty Józef udał się w tym czasie do Betlejem, by załatwić jakieś sprawy rodzinne. Najświętsza Panna podczas jego nieobecności przebywała u matki, świętej Anny, która postanowiła swój domek w Nazarecie odstąpić świętej rodzinie. Przed rozstaniem się Najświętszej Panny z jej matką wyprawiono ucztę, na której oprócz domowników było wiele innych osób. Maryja wraz ze swoim oblubieńcem, świętym Józefem, który właśnie powrócił z Betlejem, zasiadła do stołu. Miała na sobie płaszcz w trójkolorowe kwiaty, różowe, białe i niebieskie, przeźroczysty weron, a na nim drugi czarny. Po uczcie nastąpiło pożegnanie. O, ileż łez kosztowała Najświętszą Pannę i jej matkę, świętą Annę, ta chwila rozstania. Zwiastowanie Maryi. Minęło kilka tygodni, odkąd święci małżonkowie zamieszkali w domu nazaretańskim, który im odstąpiła i odnowiła święta Anna. Święty Józef udał się do swego dawnego mieszkania, by zabrać stamtąd narzędzia ciesielskie. Maryja pod jego nieobecność pozostawała pod opieką swej ukochanej matki, świętej Anny, w towarzystwie dwóch panienek, swoich dawnych towarzyszek. Wszystkie cztery przez cały dzień wykonywały różne pożyteczne prace, a wieczorem spacerowały po dziedzińcu. Po krótkiej przechadzce wróciły do domu i modliły się, stojąc przy okrągłym stoliku, potem zjadły kolację. Święta Anna krzątała się jeszcze tu i ówdzie jako matka rodziny i gospodyni, a obie panienki i Maryja udały się na spoczynek do swoich pokoi. Pokój Najświętszej Dziewicy znajdował się w tylnej części domu, wyższej niż pozostałe. Wchodziło się tam po trzech stopniach. Ściany były do połowy wysokości wykładane różnobarwną sztukaterią. Sufit tworzyły równoległe belki, a przestrzeń między nimi wypełniały plecionki ozdobione gwiazdkami. Najświętsza Maryja Panna, wszedłszy do pokoju, przywdziała długą, białą, wełnianą suknię z szerokim pasem, a na głowę włożyła żółty welon. Po chwili nadeszła służąca. Zaświeciła ogromną lampę przytwierdzoną do sufitu i niebawem się oddaliła. Wtedy Maryja ustawiła naprzeciw drzwi niski stolik i nakryła go dwukolorowym, pąsowo-niebieskim kobiercem, a na nim położyła kawałek zapisanego pergaminu. Obrócona twarzą ku drzwiom, uklękła przy stoliku na okrągłej poduszce. Spuściła welon i złożyła ręce. Modliła się gorąco, wzywając przyjścia Odkupiciela,
Zbawcy i Króla Izraela. I pragnąc mieć udział w Jego posłannictwie. Długo klęczała w świętym zachwycie, a następnie skłoniła głowę na piersi. Wówczas ujrzała tak wielką światłość, że musiała zakryć sobie oczy, nie mogąc znieść jej widoku. A w tej światłości ukazał się młodzieniec o jasnych, falujących włosach, cały jaśniejący blaskiem słońca i stanął w powietrzu przed Najświętszą Dziewicą. Był to Archanioł Gabriel. Przemówił do niej, a słowa z ust jego wychodziły w zgłoskach ognistych. Równocześnie widziałam i słyszałam te słowa. Maryja, wstrzymywana skromnością, zwróciła się ku niemu, nie podnosząc oczu. Gdy anioł znów przemówił, Maryja na znak posłuszeństwa podniosła do połowy welon i, uniósłszy głowę, powiedziała kilka słów. Kiedy anioł odezwał się po raz trzeci, Maryja odsłoniła zupełnie swą twarz. Spojrzała na niego i wyrzekła te błogie, upragnione i zbawienne dla ludzkości słowa. Oto ja, służebnica pańska. Niech mi się stanie według słowa Twego. Niepokalana dziewica pozostawała w głębokim zachwyceniu. Światłość napełniająca pokój wszystko inne zaćmiła i zamieniła w jasność. Zniknął sufit, a nad głową Maryi ukazało się otwarte niebo. Nad Archaniołem Gabrielem o cenie światła widać było Trójcę Przenajświętszą w trójpromiennym kształcie. Gdy Najświętsza Panna wymówiła słowa: niech mi się stanie według słowa Twego, ukazał się Duch Święty, jednak nie w postaci gołębicy, lecz męża z twarzą i ze skrzydłami uformowanymi ze światła. Z jego rąk i serca wyszły trzy promienie, wnikając do prawego boku Maryi. To światło zdawało się przenikać Maryję, która cała jaśniejąca wydawała się jakby przeźroczysta. Było to prawdziwe cofnięcie się ciemności przed jasnością, nocy przed blaskiem światła słonecznego. Nic w niej nie zostało ciemnego. Cała była zalana światłem i cała nim promieniowała. Po chwili anioł zniknął, a z nim i światłość. Niebo zdawało się wchłaniać to światło w siebie, a z ostatnich jego promyków spadł na Maryję jakby rzęsisty deszcz białych róż. Po zniknięciu anioła Najświętsza Panienka wciąż trwała w skupieniu i zachwyceniu, widząc i adorując wcielonego w jej wnętrzu Zbawiciela pod postacią maleńkiego ciała ludzkiego, jaśniejącego i już doskonale uformowanego. Ta tajemnica wykonała się o północy. Święta Anna niebawem przybiegła do swojej ukochanej córki wraz z jej towarzyszkami. Cudowne poruszenie w przyrodzie przebudziło je ze snu i zobaczyły, że obłok świetlny okrywa cały dom. Ale gdy spostrzegły, że Maryja klęczy w głębokim zachwycie, nie chcąc jej przeszkadzać, odeszły. Wreszcie Najświętsza Panna wstała. Zbliżyła się do ołtarzyka, który urządziła przy ścianie swego pokoiku,
i zaświeciwszy lampę, modliła się nastojąc. Następnie czytała zwoje pergaminowe, umieszczone na wysokim pulpicie. Nad ranem udała się na spoczynek. Maryja w chwili wcielenia Jezusa Chrystusa miała skończone 14 lat. Anna z objawienia dowiedziała się o spełnieniu obietnicy Bożej. Również Najświętsza Panna wiedziała, że poczęła Mesjasza, Syna Boga Przedwiecznego, choć nie wiedziała jeszcze, że Królestwo Dawida, któremu Pan Bóg zastrzegł, to Królestwo nadprzyrodzone i że dom Jakubowy, nad którym ma królować, to Kościół Święty, wspólnota odrodzonej ludzkości. Spodziewała się, że Odkupiciel będzie królem, który oczyści swój lud i da mu zwycięstwo nad piekłem. Nie wiedziała jeszcze, że dla odkupienia ludzi będzie musiał cierpieć okrutną mękę i ponieść śmierć krzyżową.